Dzień dobry Państwu, to jest program Droga do Tokio i droga w tym wypadku dosłownie, bo złapaliśmy Pawła w drodze na lotnisko chwilę przed wylotem na igrzyska w Tokio. Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Marcin Musiał, ze mną dzisiaj Paweł Wiesiołek, polski wieloboista. Cześć Paweł. Cześć, witam, cześć wam wszystkich serdecznie. Słuchaj, o której masz ten wylot, żebyś się nie spóźnił przez nas? Wylot mam o 15, ale tutaj wyjazd z hotelu o godzinie 12, więc mamy no może nie, 2 godziny jeszcze do wylotu, do zbiórki, ale no jeszcze muszę się opakować, wiadomo, te wszystkie rzeczy związane z podróżą muszę ogarnąć. Oszczep trzeba zapakować. Tak, oszczep przede wszystkim, tyczki jeszcze muszę na oversize zanieść, więc to jest nie lada wyzwanie. Ale już jestem przyzwyczajony do tego. Już jestem przyzwyczajony do tego, bo to już kilka razy latałem samolotem z tykami. Nie, ale poczekaj, to faktycznie jak wygląda taki bagaż wieloboisty? Co ty ze sobą zabierasz tam do Tokio? Dwie torby. Jedna torba to jest buty sportowe z każdej konkurencji. Są inne, więc tutaj jest 10 par butów. Do tego dochodzą buty do biegania, buty do siłowni, więc trochę tych par butów, jeszcze raz powtórzę, jest. Do tego zabieram, w zależności czy to są zagraniczne, czy w Polsce, no to zabieram swoje oszczepy, swoje kule, swoje dyski, no i oczywiście tyczki, bo tyczki są najważniejsze i organizator na zawodach raczej nie jest w stanie zapewnić tego sprzętu, więc tyczki są priorytetowe i zawsze muszą ze mną polecieć, chociaż czasami zdarzało się, że też nie dolatywały, więc wtedy organizator pożyczał jakąś tyczkę, albo kolegów wieloboistów pożyczałem tyczkę, na której skaczą oni i mają podobną wartość w postaci właśnie twardości, więc tam mogliśmy się jakoś domówić. Ale tak, dwie torby, w jednej torbie buty do biegania, w drugiej torbie rzeczy do treningu, w trzeciej w mniejszej suplementy jakieś w postaci właśnie kreatyna, aminokwasy, takie podstawowe rzeczy, które pozwalają mi, żeby być silnym. No słuchaj, to jest 11 konkurencja wieloboju, to jest zabranie tego wszystkiego z lotniska, na lotnisko tak. I z lotniska. Tak, na lotnisko i z lotniska. Nie jest łatwe, bo czasami są problemy, w Polsce raczej nie, bo tutaj wszyscy znają te problemy związane z tyczką, bo mamy kilku tyczkarzy bardzo dobrych, Piotra Roberta Sobere czy Pawła Wojciechowskiego, którzy też latają z Warszawy, więc te tyczki są, jak chodzimy z tyczkami, no to już wiem, już obsługa lotniska wie, że oho, dobra, sportowcy przyjechali, jadą na zawody. Więc to jest tutaj już zaznaczone i jest to przyjemnie się przechodzi tą oprawę, no ale nie zawsze jest za granicą problem, albo czasami z kontaktem, a potem jest problem z odnalezieniem, gdzie można te tyczki zostawić, 5-metrową tubę. Więc no jest fajny kilka historyjek takich związanych właśnie z tymi tyczkami, że... No, ale to jest, poruszyłeś jeszcze jeden ciekawy temat. Właśnie powiedz mi, jak to jest z tymi tyczkami i z oszczepami, no bo z kulą to raczej nie, ale jak bardzo jesteś przyzwyczajony do jakiejś swojej mieszanki czy tej tyczki, no bo rozumiem, że każda jest inna, każdy ma jakieś swoje preferencje, tak? No ja skaczę na tyczkach, które się nazywają spiryty i one są wykonane z włókna węglowego, gdzie ta twardość ich jest taka bardziej elastyczna i można, one wybaczają trochę więcej błędów, a w przypadku moim, jakim jestem wieloboistą, to tych błędów czasami się zdarzają i nie jestem takim dotrenowanym jak w indywidualnych konkurencjach, w których są chłopaki. Więc tutaj one wybaczają kilka błędów na wejściu i są trochę miększe i bardziej elastyczne, dlatego też na nich skaczę i mniej pękają. I może to też jest jedna z głównych powodów, na których skaczę. No i co? W sumie są dwa rodzaje naprawdę tyczek. Jedne są właśnie karbonowe, drugie są z włókna szklanego, których ja używam i wszystko i dzięki nim mogę realizować założenia trenera. Powiedz mi, jeszcze zanim porozmawiamy o samym dziesięcioboju na igrzyskach, to chciałbym porozmawiać o wylocie i wszystkim tym, co dzieje się przed. Dostaliście piękne stroje, widziałem, że pochwaliłeś się nawet na Instagramie. Powiedz mi, jak wygląda cała ta otoczka olimpijska przed wylotem? Ślubowanie, przymierzanie strojów, sesje fotograficzne, ile wam to zajmuje, kiedy to jest umawiane?
Szczerze mówiąc, to nie patrzyłem na zegarek, jeżeli chodzi o przymierzanie strojów, czy też zastanawianie się nad tym, jak leży i no, zastanawianie się, ile mi to zajmie. No i mamy cały plan ustalony już tutaj przez PKOL, gdzie jest wyszczególnione, kiedy mamy ślubowanie, kiedy mamy wjazd do hotelu, kiedy mamy oprawę przed lotem, więc wszystko to jest skrupulatnie w kalendarzu ujęte. Jak to jest z tym ślubowaniem? Bo rozmawiałem niedawno z Joanną Jóźwik, ona powiedziała mi takie fajne zdanie. Wiesz co, to jest tak, że to są te same osoby, które widujemy na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, to jest ta sama konkurencja, nic nas tutaj nie zaskakuje, ale sam prosty fakt, że mamy coś takiego jak ślubowanie, że wiemy, że mamy uroczystość i mówimy, że będziemy reprezentować Polskę, trochę sprawia i dodaje do tych igrzysk, że cała ta otoczka igrzysk się nie bierze z tego, że to są inne zawody, ale z tego, że wszystko to, co się dzieje przed, jest dużo ważniejsze. Czy ty to tak odczuwasz? I powiedz nam jeszcze, jak wygląda to ślubowanie, no bo my tylko widzimy jakby gdzieś tam zdjęcia, przebitki, a nie do końca to, co się dzieje na samym ślubowaniu. No i ślubowanie wygląda następująco. Wchodzimy do dużej sali konferencyjnej. Wszyscy sportowcy, którzy w danym dniu wylatują, przeważnie jest ślubowanie dzień przed wylotem. W tym przypadku byliśmy grupa lekkoatletyczna, lekkoatletów, zapasy, golf. Kto tam jeszcze był? No, grupy sportowe, które wyjeżdżają właśnie dzisiaj na igrzyska. Jest przedstawianie, jesteśmy z imienia i nazwiska, występujemy na podestowany, gdzie dostajemy nominacje. Jak na apelu Tutaj szkolnym. trochę na apelu szkolnym. Na szczęście nie musimy nic mówić i nie musimy jakby przemawiać przed dużym gronem działaczy, więc tutaj jest tego plus, że tylko stoimy, uśmiechamy się, odbieramy statuetki, potem schodzimy ze sceny, podpisujemy flagę olimpijską. To jest też taki jeden z ciekawostek właśnie, że nasz autograf ląduje na fladze olimpijskiej. Robimy sobie zdjęcia, wracamy na swoje miejsca, potem jest kolejna grupa. Generalnie wygląda to bardzo, bardzo sławnie i przyjemnie. Po całej ceremonii wychodzimy z sali konferencyjnej. Tam są media, więc udzielamy wywiadów. Potem spotkamy się ze swoimi znajomymi, kolegami z kadry. Rozmawiamy, jemy potem obiad, czy też kolację. Ale No słuchaj, to i brzmi tak to bardzo wygląda. bezstresowo. Ja myślałem, że to jest, wiesz, jakieś przeżycie, napięcie, a tu mówisz po prostu, że bardzo fajny dzień, miło spędzony w gronie znajomych. Tak, dokładnie, bo to my ze znajomymi z lekkoatletyki czasami nie widujemy się w pół roku, a tutaj jest fajne wydarzenie, bo wszyscy się spotykamy, możemy porozmawiać, możemy się pouśmiechać, więc to jest fajny dzień dla nas, dla sportowców i to jest takie uwiecznienie tego, uwieńczenie tej naszej ciężkiej pracy, którą złożyliśmy, aby właśnie jechać na igrzyska. Fajne to jest, ponieważ no, przed innymi imprezami nie mamy czegoś takiego, przed Mistrzostwami Świata czy przed Mistrzostwami Europy nie mamy ślubowań. Raczej w hotelu już na miejscu dostajemy nominacje i w postaci dyplomu, że jesteśmy zawodnikami na Mistrzostwach Świata bądź Europy. No tutaj jest taka otoczka, że dostajemy właśnie sprzęt olimpijski z logiem. Tutaj może pokażę, jest olimpijskie, flaga, fajnie. Więc takie rzeczy, małe drobnostki, a naprawdę cieszą, bo to jest taka historia, która cały czas powtarza się i dla nas, olimpijczyków, jest to bardzo przyjemne uczucie. Słuchaj, to zanim przejdziemy do kolejnych tematów, to masz pozdrowienia od Jacka z Pułtuska i serdeczne O, pozdrowienia dzięki. od Ewy. Także na pewno grono osób, które będzie za ciebie trzymało kciuki, jest spore. Powiedz, za którą konkurencję mamy trzymać kciuki najbardziej, czyli która ci najbardziej nie leży, Paweł? To ja tylko tutaj opowiem, że pozdrawiam cały Bułtusk i okolice oczywiście. A za jaką konkurencję musicie trzymać kciuki najbardziej? Ciężko powiedzieć, bo ja na ten moment jestem bardzo dobrze przygotowany i może to za dziwnie zabrzmi, ale nie czuję potrzeby, żeby czymś się przejmować w jakiejś konkurencji, więc to jest duży plus. A jeżeli już miałbym wybierać, no to chyba skok w dal, żeby był pewny skok w dal, gdzie mogę odlecieć w końcu, tak jak odleciałem na Mistrzostwach Polski w czerwca.
Konkurencje chyba takie, które są ciężkie do, może nie ciężkie, ale konkurencje, które wymagają dużego skoncentrowania, czyli właśnie skok dal, rzut dyskiem, to są konkurencje, gdzie może chyba najłatwiej zrobić jakiś błąd, popełnić i zrobić tak zwaną zerówkę. I mam nadzieję, że właśnie na tych konkurencjach bicy i moi, przepraszam, i moi fani, żeby trzymali właśnie kciuki za skok w dali, za rzut dyskiem. Paweł, a jeżeli mówi się, że lekkoatletyka jest królową wszystkich sportów, to ja mam wrażenie, że dziesięciobój to jest taki cesarz wszystkiego, bo na wszystko się trzeba przygotować. Gdzieś tego czasu musi brakować. Powiedz mi, czy to jest tak, że na przykład odpuszczacie sobie bieganie, bo myślisz sobie, i tak dobiegnę, więc skupię się właśnie na tych konkurencjach technicznych. Może nie odpuszczamy biegania, bo w okresie, kiedy jesteśmy w okresie przygotowania, czyli listopad, grudzień, to bieganie jest i dość dużo tego biegania jest, ale nasza konkurencja wymaga wytrzymałości, szybkości i siły, a bieganie kilometrów niestety te predyspozycje zabija, więc tutaj staramy się już w okresie startowym może nie biegać, bardziej przygotować się pod 100 metrów, pod 110 metrów przez płotki, bo to też jest konkurencja bardzo wytrzymałościowa i 400 metrów oczywiście. A z treningu, który realizujemy, bo mamy też 10 konkurencji, więc ten trening w ciągu dnia wygląda bardzo obszernie, więc z tej obszerności treningowego po prostu jesteśmy w stanie albo szybciej biegać 1500, albo wolniej biegać 1500. To zależy od predyspozycji. No i przede wszystkim też od głowy, bo to jest też ostatnia konkurencja. Tutaj musimy, najprostsza tak naprawdę, bo tylko stajemy na linii startu i dobiegamy do mety, robimy 3,5 kółka i mamy to odhaczone, tak? W porównaniu do skoku 1300 na pewno to jest zdecydowanie łatwiejsza konkurencja 1500 metrów. Ale tak. Właśnie, proszę bardzo, dokończ. Ale jeśli chodzi o trening pod 1500 metrów, no to raczej tego nie uskuteczniamy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, trochę zabija nasze główne predyspozycje do tego, żeby być dobrym zawodnikiem. Ale wiesz co, to poruszyłeś jeszcze jedną ciekawą kwestię, czyli mental. Bo jak ja sobie pomyślę o dziesięcioboju, to jest trochę tak, że nie ujmując innym lekkoatletom czy innym sportowcom, przyjdą, zrobią swoje, mają pewnie jakiś, nie wiem, jeden dzień eliminacji, potem drugi dzień konkursu. U ciebie to jest pięć dyscyplin w ciągu jednego dnia, potem drugi dzień, a przecież jest jeszcze masa czasu, no bo dziwnie to zabrzmi, może nie masa czasu, ale jest czas między konkurencjami, gdzie trzeba myśleć, gdzie właśnie tak jak mówisz, może nie poszło ci w biegu na 100, na otwarcie i potem trzeba się skupić na następnej konkurencji. Czy masz jakieś takie swoje sposoby, żeby jeżeli ci nie poszło, to żeby wybić się z negatywnych myśli, albo żeby jeżeli ci dobrze poszło, to podtrzymać to napięcie, te emocje przed kolejną konkurencją? To jest też w zależności, czy idzie, czy nie idzie, no to też mamy jakieś swoje haczyki takie, które pozwalają mi na to, żeby wskoczyć na ten odpowiedni tor. Jeżeli chodzi o to, jak mi pójdzie, no to wiadomo, odcinam sobie tą jedną konkurencję i staram się skupić na kolejnej i staram się skupić na tym, co trener do mnie mówi. I to działa, ponieważ mamy taki. Nie mogę tutaj powiedzieć szczegółów, że jak coś nie idzie, to trener mi mówi jedną wskazówkę, bardzo istotną, Hasłowo. hasłowo, tak, i w tym momencie mówię, moja głowa się przestawia i jadę dalej w sumie, tak można powiedzieć, że i mam Czekaj, dziewięć kolejnych zapytam tylko obrót. bardzo ogólnie, czy w tym haśle jest jakieś niecenzuralne słowo? Jest niecenzuralne słowo, więc tutaj no, na wizji może nie będę tego przytaczał, ale tak, Ale wiemy o co i to chodzi. tak, i to działa, a jeżeli chodzi o to, jak mi i wychodzi wielobój, wychodzą mi konkurencje, no to wiadomo, to jest trochę prostsze, bo wtedy ta głowa automatycznie się przestawia i jest w takim stanie trochę flow, jak to mówią nasi psychologowie i wtedy mogę, nie muszę się za bardzo stresować tym, co będzie, jakoś ta głowa się po prostu przestawia. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działa. Nie mam żadnego przycisku, który pozwala na to, żeby się na ten tor ustawić i jechać całe 10 konkurencji. Ale tak, no, w dziesięcioboju jest tak, że nie musimy być w pełni skoncentrowani przez 48 godzin. Między konkurencjami mamy krótką przerwę na szczęście i nie jesteśmy w stanie myśleć za dużo.
Więc przechodzimy do restroomu, bierzemy kolejne buty czy też kolce do skakania bądź rzucania. Idziemy na płytę stadionu i tam już jesteśmy jako zawodnicy i startujemy w konkurencji. Czasami jest tak, że mamy też przerwę między trzema konkurencjami w pierwszym dniu czy też w drugim, więc wtedy mamy okazję, żeby wziąć sobie prysznic, trochę też sfolgować swoje emocje, uspokoić się. No to jest taki całe 2 dni wieloboju jest taką, ja to porównuję do wspinaczki wysokogórskiej na Mount Everest, że wchodzisz 3 kroki do przodu i z łatwością wchodzisz, potem jest coraz ciężej, czasami musisz się cofnąć i potem znowu idziesz do góry, więc tak bym porównał wielobój i mimo, że jest właśnie dobrze składany ten wielobój i dobrze startuje, czy też gorzej, no to jest ciężkim kawałkiem chleba do takiego mentalnego przeżycia. No ale nie dość, no ja czasami mam tak, że wracam z zawodów w 10-boju i jestem bardziej zmęczony psychicznie niż fizycznie. Że fizycznie na drugi dzień jestem w stanie zrobić wszystko, a psychika mówi, o Boże, ale dałeś czadu na tych zawodach, albo ale ta i ta konkurencja słabo ci poszła, trzeba tego się naprawić, więc tutaj ta głowa jest bardzo, bardzo istotna. Cieszę się w takim razie, że wchodzi ta świadomość psychologii sportu, że to pomaga, bo tak jak właśnie powiedzieliśmy, no między tymi dyscyplinami to też odbywa się jedna wielka konkurencja i to z samym sobą. A powiedz jeszcze, Paweł, wspomniałeś na początku o odżywkach, które zabierasz. Jak to jest z tą regeneracją fizyczną? No bo to jest spory wysiłek dla organizmu, te 2 dni pełne zmagań. Jak wy do tego podchodzicie, jaką możesz dać poradę komuś, kto amatorsko na przykład uprawia sport? Może niekoniecznie 10-bój, nie wiem, czy ktoś uprawia w Polsce amatorsko 10-bój, ale nie, jak nie można ma się szybko regenerować właśnie między konkurencjami? Co wrzucasz na ruszt, co tam jest do zjedzenia, jak można szybko zebrać siły? Między konkurencjami, w zależności jak mój stan fizyczny pozwala, no to w zależności jest albo jakiś masaż, szybka, krótka kąpiel, zimna. Między konkurencjami muszę w stanie coś jeść, więc czasami jest to jakiś batonik białkowy do przegryzienia. Jeżeli mam dłuższą przerwę w postaci 2 godzin, no to wtedy staram się zjeść normalny obiad, no ale wiadomo jak to na zawodach, ten żołądek jest trochę skurczony, więc zawsze ląduje 3-4 może łyżki ryżu i może kawałek mięska jakiegoś i tyle i bananem zagryzam, więc to jest też dość ciężkie trzymanie diety na zawodach już, w moim przypadku. Niektórzy zawodnicy nie mają problemu z tym i normalnie jedzą. Ja trochę inaczej reaguję, bo ten mój żołądek się trochę zacisa, ale to jest fajne, bo wiem, że wtedy te zawody będą dobrze wyglądały, bo ten stres jednak jest mobilizujący. Masaż po całym dniu. Mam taki rytuał, że wchodzę sobie do zimnej beczki, gdzie nurkuję cały, siedzę tam od 3 do 5 minut, tak żeby te mięśnie wychłodzić, potem wchodzę sobie na prysznic gorący i to powtarzam 2 razy, żeby ta regeneracja i mięśnie, krew przede wszystkim przepłynęła przez cały organizm i dostarczyła trochę więcej tlenu i żeby ta regeneracja była szybsza. Wiadomo, po pierwszym dniu jeszcze wchodzą w postaci odżywki, takie jak węglowodany. Jeżeli jest słaba kolacja, no to biorę sobie białko z węglowodanami, żeby cały czas te mięśnie miały paliwo do tego, żeby na drugi dzień wystartować z tego wysokiego poziomu. Dobrze, Paweł, to już ostatnie pytanie w takim razie, żeby cię nie zmęczyć przed tą podróżą. Czy jest jakaś konkurencja, którą dodałbyś do 10-boju albo którą byś, nie wiem, zamienił? Odjąłbym z 1500 metrów, odjąłbym zdecydowanie 1500 metrów, zamieniłbym je może na 800 albo na 400, jeszcze raz. No, ten ostatni bieg jest najcięższy. Kosztuje nas bardzo dużo wysiłku, do tego jeszcze, no wiadomo, psychika też jest naruszona, bo to jest ostatnia konkurencja i tutaj na tej ostatniej konkurencji czasami ważą się nasze rezultaty i medale, tak, więc ta konkurencja jest najcięższa. Ale poza tym bym nic nie zmieniał.
To odpowiada troszkę na moje pierwsze pytanie, za co mamy trzymać kciuki, będziemy trzymali za wszystkie 10 A, konferencji, a tak. najbardziej za te ostatnie, czyli 1500 metrów. Dzięki, że wpadłeś, Pawle. Dzięki Bezpiecznej wielkie. podróży, bezpiecznie tam na miejscu z tym całym koronawirusem, żeby się nie pozrażać, bo były już pierwsze przypadki zarażenia w wiosce olimpijskiej. Więc dużo zdrowia, jak najwięcej siły i powodzenia na Igrzyskach w Tokio. Dziękuję bardzo. Trzymajcie kciuki i oglądajcie oczywiście, bo to dla nas jest naprawdę duża, duża moc. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo, Pawle. Do zobaczenia. Cześć, cześć.